jeszcze małym chłopcem był. To sny promienne o najświętszej Panie śnił. Przybliżaj Boga do chłopięcych młodych serc, taki mu wskazała cel. O Janek, o Janek, o Janek, Janek Bosko. Kochani, teraz tak wszystko się fantastycznie składa. Była uczta duchowa, była uczta retoryczna. Teraz czas na ucztę artystyczną. Wcześniej, dużo wcześniej była uczta sportowa. Więc kochani, przed wami koncert. Koncert państwa Rakowskich, rodziny Rakowskich, o której to rodzinie, o którym to zespole Klaudia powie więcej. Kwartet fortepianowy rodziny państwa Rakowskich rozpoczął działalność koncertową w 1976 roku poprzez coroczny udział w ogólnopolskich spotkaniach muzycznych rodzin we Wrocławiu. Początkowo zespół tworzył ojciec Władysław Rakowski wraz z córkami Danutą, Kaliną oraz synem Tadeuszem. W późniejszym okresie do zespołu dołączył syn Leszek. Zespół koncertował w kraju oraz za granicami, między innymi we Francji, Niemczech, Czechach oraz Finlandii. W swojej 43-letniej historii zespół doświadczył zmian pokoleniowych i na dzisiejszym koncercie wystąpią Halina Rakowska, Waniewska, wiolonczela, Tomasz Rakowski, fortepian, Bartosz Rakowski, skrzypce, Maja Rakowska, śpiew solowy oraz flet poprzeczny, oraz gościnnie Natalia Pieszka, skrzypce. Przed państwem koncert rodziny państwa Rakowskich. Wielkie brawa!
Thank you.